Ja chciałem wyrazić swoje skromne uznanie za całą dotychczasową twórczość i również dzisiejszy film. Mnie mocno zaskoczyła ta zupełnie dla mnie w dużej części nowa forma właśnie graficzna. Masa detali, wszystkie bardzo przemyślane i bardzo oryginalna muzyka. Dla mnie również cała masa nowych informacji, także to jest moja pierwsza część wystąpienia. Bardzo dziękuję, przekażę koleżankom i kolegom, współpracownikom. A teraz już kilka razy słyszałem o Pana zamiłowaniu do monarchii i takim praktycznym dążeniu do tego. Ja chciałem spytać o technicznie bardziej, czy jest w Polsce jedna osoba, dwie, czy może trzy, które w jakiejś w miarę prostej linii rzeczywiście mają związek, mają jakieś takie moralne i krwiste prawo do tego, żeby być ewentualnie branymi pod uwagę jako przyszły monarcha? Czy to musi być ktoś, kto będzie właśnie krwi królewskiej, książęcej, czy to się wybiera na zasadzie tylko wyłącznie wyborów wśród osób takich jak na przykład pan? Bo ja bym na pana, na króla głosował. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Odpowiedź brzmi: nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, czy i jakie w tych sprawach, jakie są na giełdzie notowania, ale to jest kompletnie nieważne. To jest kompletnie nieważne, dlatego że pytanie o to, kto miałby być wybrany na króla, jest pytaniem zadanym przez demokratę, tak? To nie może być procedura demokratyczna. To trzeba wymodlić. I proszę państwa, z pełną powagą to mówię, tak? Nie ma żartów. Gdybyśmy my dzisiaj zaczęli monarchizm, royalizm traktować jako taki konkurs piękności, śpiewać każdy może, kto przejdzie do następnego etapu, to my jesteśmy demokratami. To my w gruncie rzeczy poruszamy się w tym samym dotychczasowym paradygmacie, prawda? Otóż przypomnijmy sobie najpiękniejsze przekazy legendarne o tym, skąd się biorą królowie. I jest taka dla naszej cywilizacji fundamentalna historia o królu Arturze. I proszę państwa, przypomnijcie sobie, że król Artur sam nie wie o tym, że jest królem, zanim nie sięgnie po miecz. Sam o tym nie wie, prawda? A więc tym bardziej naokoło niego, nikt o tym nie myśli. A proszę państwa, król Dawid, prawda? No, mały, tak, konus ze wsi, tak? No naprawdę nikt na niego nie stawiał, nawet we własnym domu. Nawet we własnym domu nikt się z nim nie liczył. I w związku z tym z góry trzeba sobie odpuścić tego typu rozważania, dlatego że jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. I kolejność rzeczy musi być taka, że najpierw muszą być wierni poddani, do których bardzo chciałbym się zaliczać, ponieważ prostuję i naprawdę wyprowadzam z błędu, to są moje aspiracje w tej mierze, w tej sprawie. Moja aspiracja jest taka, żeby umrzeć jako poddany, a nie jako obywatel. To jest moja tęsknota i moja potrzeba. Otóż najpierw musi być dostateczna ilość wiernych poddanych, żeby Pan Bóg ten cud uczynił. Bo wyobraźcie sobie państwo, no gdzie by się dzisiaj podział ten król, którego by Pan Bóg miał Polakom podarować? No gdzie on by się podział? Kto by przy nim stanął? Kto by go bronił, tak? No Pan Bóg naprawdę czyni cuda, ale z nadzwyczajnym rozsądkiem i zawsze w porę. Otóż teraz ewidentnie nie jest pora, prawda? Ponieważ kim my jesteśmy? Jakim my jesteśmy do szczętu, do szpiku kości zdemokratyzowanym stadem? No, najpierw trzeba siebie zreformować, najpierw trzeba ze siebie zrobić wiernych poddanych i potem się rozglądać, czy właśnie nie nadchodzi, czy przypadkiem
przypadkiem już nie nadjeżdża i czy nie jest już czas, żeby przy nim stanąć. Ale dzisiaj nie miałby kto przy nim stanąć. W związku z tym Pan Bóg litościwy nie wystawia nas na taką próbę. I teraz ja nie wiem, proszę Państwa, ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czy ta rzecz jest w planach na resztę do końca świata. Ja nie wiem, czy to jest w planach. My tego nie wiemy, ale niewątpliwie takie myślenie o państwie, o sprawach doczesnych, takie myślenie musi być, nie może w nim być nic złego. Prawda? Nie może w nim być nic złego. Nie ma w takim myśleniu błędu, bo przecież nie chcę tym tematem zagospodarować reszty dzisiejszego popołudnia, chociaż w gruncie rzeczy mógłbym godzinami na ten temat mówić. Ale proszę Państwa... Pan ministrem, dążącym do prawdy. Proszę Pana, no nie ma, jest Królestwo Niebieskie. Jesteśmy w Kościele Chrystusa Króla, a nie Chrystusa obieralnego prezydenta, prawda? Kadencyjnego jakiegoś. No to jest właściwy porządek świata. Demokracja, bo niektórzy się obruszają i mówią, no dobrze, ale to tego nie ma nigdzie na świecie i nigdy nie było. To nieprawda, że nigdy nie było. No właśnie 100 lat temu została przeprowadzona przez międzynarodową masonerię rzeź monarchów. Prawda? Rzeź monarchów zostały dosłownie, fizyczna eksterminacja została przeprowadzona w Portugalii jeszcze zanim wybuchła pierwsza wojna światowa, prawda? I następnie pomyślnie przeprowadzono zamachy na wszystkie głowy koronowane, przeprowadzono odsunięcie od władzy świętego cesarza Karola, tak? Habsburga. Zainteresujcie się Państwo tą postacią, bo jak ktoś pyta właśnie o jakieś personalia w naszej historii, to było tak niedawno. To było tak niedawno, to było niespełna 100 lat temu, kiedy zdrada regenta Horthyego na Węgrzech spowodowała, że nie mógł tam odzyskać tronu cesarz, syn Franciszka Józefa, cesarz Karol. I to było tak niedawno, nie można kierować się takim poczuciem. Nie można hołdować poczuciu konieczności historycznej, jakiegoś przymusu dziejowego, że ponieważ jest jak jest, no to pewnie zawsze tak będzie, bo być musi. Nic nie musi. I historia, która się na naszych oczach już przewaliła, ona pokazała, że wszystkie tysiącletnie rzesze i wszystkie projekty właśnie republikańskie na skalę wieży Babel, że one upadają jeszcze zanim dożyją swoich lat ich twórcy, prawda? Piorunem. Ile lat temu Unia Europejska ogłaszała strategię lizbońską, której główny punkt był taki chruszczowski, że dogonią i przegonią Stany Zjednoczone do 2008 roku. No sięgnijcie Państwo, bo to w internecie można przeczytać, bo to wisi. Te wszystkie ośmieszające te projekty polityczne deklaracje. No więc status quo nie będzie trwało wiecznie. Chodzi o to, żebyśmy jak to wszystko zawiruje i jak się przewali, to żebyśmy nie przerzucali się frazesem demokratycznym, żebyśmy nie wybierali się w jakimś, żebyśmy nie budowali Polski systemem partyjnym. Oczywiście partie zawsze jakieś będą, to znaczy zawsze są koterie, zawsze są jakieś, prawda, sitwy i proszę bardzo, partie też zawsze, Polacy jak najjaśniejszy pan pozwoli, to będą partie mieli. Tylko chodzi o to, że nie można władzy centralnej stawiać wedle tego demokratycznego pryncypium. Demokracja sprawdza się w rozmaitych przypadkach. Ona się sprawdza może na poziomie wioski, może na poziomie gminy. Demokratycznie rządzą się zgromadzenia zakonne z wielkim powodzeniem, bo od setek lat, prawie od tysiąca, prawda, i dominikanie, i karmelitanie demokratycznie się wybierają i jakoś to hula i działa. Ale jak mniemam, dlatego, że to jest demokracja.
demokracja na takim poziomie, że jeszcze jest kontakt wzrokowy, że jeszcze się ludzie nawzajem znają, prawda? I nie mogą, i nawzajem wtedy siebie trudniej jest o nabieranie gości, prawda? Jak jest kapituła zakonna, to jest, bo wszystko jest na patelni, wszystko widać, prawda? Wiadomo. I tu demokracja może być, ale zauważcie Państwo, jeśli w zgromadzeniach zakonnych katolickich działa demokracja, to ona działa nie przeciwko pryncypiom hierarchicznym, monarchicznym, tylko dzięki temu, że to wszystko jest w ramach struktury zhierarchizowanej. Dzięki temu, że jest papież, który jest przecież potrójnym monarchą w Rzymie, prawda? Więc też ostrożnie z wprowadzaniem demokracji do Kościoła, ostrożnie z jakimiś radami parafialnymi, z tym trzeba ostrożnie, bo to tutaj jest tworzenie, jak, no ja nie wiem, do kogo to mówię dokładnie, tak się rozglądam, ale... Patrzę, co na to proboszcz. Tak. Co... Bo to tutaj, żeby smrodek demokratyczny nam tutaj nie zepsuł atmosfery, bo ona, ta atmosfera jest niezła ciągle i tak to jest niezły rezultat. Po tych 2000 lat jakoś to się trzyma, prawda? No więc proszę Państwa, zostańcie w duchu wewnętrznie wiernymi poddanymi i naprawdę wszystko się prostuje wtedy. Wszystko nabiera sensu i przejrzystości. Oh,